Słuchajcie, teraz na podstawie tych trzech haseł macie skonstruować postać, takiego jakby robota, ok? Żeby ten robot miał tą cechę osobowości, którą wylosowaliście, tą emocję przedstawiał oraz wykonywał tę czynność, którą wylosowaliście. Będzie rud! To ma być myjący się podekscytowany humorzasty robot. Odwróćcie to! Odwróćcie! Ej, jest czarny pisak. Ma pisać, czyli musimy wybrać. I musi jest medok. Czyli trzeba wbić medok. Musimy zrobić coś, co jest zorganizowane, piszące i rozdrażnione. Dobra, załóżmy przekona. Masz. Fajny robot. Rozdrażniony robot, który pisze. Chłopcy, ale wiecie o tym, że te wasze hasło mają odzwierciedlać, nie? Tak. Dobra, proszę. Głosy mu zrób. Ej. Tak, okej, dobra. Nie było łysy. Punkt barwienia. A to daj, kopniemy to tak na paski, nie? Nie, weź mu tak. Ej, proszę. Co robisz? Co? Możemy trochę. Co robisz? Nie, nie jest. Zrobimy jak do tego sajtuje na fazie. To jest takie złe. To jest czarne. To jest robot, czego ty szukujesz? Czy ty nie pracujesz? Ja tam gałę zrobił. Ja gałę zrobiłem. Tutaj zrobiłem głosy. Ale nie, to po co uszy? Dalej, no. Victoria, masz to! Nie, zaraz zobaczymy. To nie wylej. Zachaj, a sekury go zacznij przyszedł. No, a sekury moja? Z czym miesię? No, chyba nie. Dobra. Tutaj ręką. A ja miałam mieć. To jest Mickey! Mateusz, musimy w drugą stronę mieć. Co to jest dobry film? Tutaj? Tak, czekaj, proszę. Nie no. To będzie woda. Ja mam. Ona jest Andrzejowa. Tu mam. Mamy ją. Klej! Teraz Magda, chodź na moją stronę naszą. Co tu robisz? No klejem, no po prostu. Cię się maszynaria! W miarę chyba jest! No wbijaj! Nie, ja wbijam! Dobrze idzie, wbijaj! No i miotła, nie? O, jest okej. Siedź! No czekaj, i fryzurę rozmawiałaś. Biedna dziewczynka. Jakie mieście hasło? Tylko mówcie głośno, bo... Myje się! Myje się. No. Ale to widać. Tak. Humorzasty i co tam było jeszcze? I podekscytowany. Tak. No, nasza prasa, to on jest nierozsądny, jest markotny i on gra w piłkę, bo on grał w piłkę i rozbił okno, bo jest nierozsądny. Aha. I teraz jest markotny. I jest markotny przez to. Tak, i to jest prasa 3D. To normalnie 3D. Dziewczyny, wy macie psa, tak? Tak, on jest dobroduszny, radosny i leży. A to jest krokodyl.
typowy charakter. Dalej. Dobrze. Jest to pan, który ogląda sobie telewizję, ponieważ lubi oglądać. Dwa, jest wesoły i towarzyski oraz jest także zły. Towarzyski dużo... jest z telewizorem. Tak, przed tak. Telewizorem siedzi. Tak. I tutaj ma także wielkie oczy do patrzenia, bo on lubi patrzeć. To jest pan, który jest rozdrażniony, który pisze. I jest zorganizowany. I zorganizowany jest, bo ma dwie czarne. I ma dwie nogi. Ona jest smutna i wzruszona i czyta książkę Romo i Julia. I jest wrażliwa. I ma warkoczyki. To jest Franek. A, to przepraszam. I on, jak widać, płacze. Jest przestraszony, bo zobaczył pająka. I jest odpowiedzialny, bo go zabija. To teraz macie takie zadanie, żeby te wasze prace weszły ze sobą w pewien dialog. Daj patyk! Wolę ciebie. No, jest tego. Tak. Ja się... Albo ten patyk! Dziewczynka tutaj, bo podrywa i dlatego rozbił oko. Co za kozak? Ja podrywa tutaj. A nasz mister jest rozjaszczony, bo rozbił szybę. Dobra, poczekaj. Tak, no to teraz ktoś musi opowiedzieć całą historię. Słuchajcie... To ja mogę. Zrobimy komiks do tego. Zostaniecie pod dość, powymieszajcie, dlaczego oni tak się ustawili. A teraz myślcie, o czym oni mogą rozmawiać, co do siebie nawzajem mówić. Pani, ona jest tak wieszka. Nie mogę grać w film. Wiem, ale... Jest jakiś film, tak? Dla psa. Okej. Nie wybrednie. Przyjechałyśmy z Krakowa, z Akademii Sztuk Pięknych, ja mam na imię Agnieszka. Ja jestem Karolina. Jesteśmy z edukacji artystycznej, pierwszy rok drugiego stopnia. Tematem warsztatów była rozmowa i to było do gimnazjalistów generalnie adresowane. I polegało to na tym, że uczestnicy losowali hasła, emocje, cecha osobowości oraz czynność. I na podstawie tych haseł musieli oni skonstruować postaci, które po prostu wyrażałyby te emocje i wykonywałyby tę czynność. Jako że tematem była rozmowa, to później musieli stworzyć jakby sytuację... Dialog tak, między tymi stworami, które powstały, tak?